Witajcie! Dziś rozwijemy wątpliwości w kwestii rozliczenia kosztów związanych z zaangażowaniem personelu. Realizując projekt, w ramach którego ponosicie wydatki na wynagrodzenia personelu, pamiętajcie, że warunki kwalifikowalności tych kosztów określone są w obowiązujących dla Waszego projektu wytycznych oraz w szczegółowym opisie osi priorytetowych. Więc kiedy możemy mówić o wydatkach kwalifikowalnych? Kiedy są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z kodeksem pracy. Kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia są w szczególności wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, odpisy na ZFŚS oraz wydatki ponoszone na pracowniczy program emerytalny. Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu jest kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli wynika z przepisów prawa pracy proporcjonalnie do zaangażowania w projekcie. Wysokość wydatków na wynagrodzenia personelu, w tym premie i nagrody, odpowiada stawkom faktycznie stosowanym w Twoim przedsiębiorstwie poza projektami współfinansowanymi z Unii Europejskiej na analogicznych stanowiskach. Poza wyżej wymienionymi są jeszcze dwa dodatkowe wymagania, mianowicie wydatki związane z zaangażowaniem personelu są kwalifikowalne, o ile obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie. Łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Pamiętajcie, że w ramach wynagrodzenia personelu niekwalifikowalne są płaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, świadczenia realizowane ze środków ZFŚS dla personelu projektu, koszty ubezpieczenia cywilnego funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze dla personelu projektu oraz koszty składek i opłat fakultatywnych niewymaganych obowiązującymi przepisami prawa krajowego. Wyjątek stanowią sytuacje, w których wynagrodzenia spełniają trzy warunki. Zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania przedsiębiorstwa lub też innych właściwych przepisach prawa pracy oraz zostały wprowadzone w przedsiębiorstwie co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a także potencjalnie obejmują wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, a zasady ich odprowadzania, przyznawania są takie same w przypadku personelu projektów oraz pozostałych pracowników. Kiedy dokonywana jest ocena kwalifikowalności? Przede wszystkim w okresie realizacji projektu. Odbywa się poprzez weryfikację wniosków o płatność w oparciu o przedłożone dokumenty. Niezależnie od rodzaju przedstawionych do rozliczenia kosztów wynagrodzeń, jesteście zobowiązani do przedłożenia odpowiednich dokumentów oraz do uzupełnienia modułu baza personelu zgodnie z instrukcją zawartą w podręczniku beneficjenta, dostępnym na stronie rpo.locke.pl. W przypadku umowy o pracę dokumentem księgowym potrzebnym do rozliczenia jest lista płac, opisana zgodnie z obowiązującym w COP wzorem. Do listy płac koniecznie załącz umowy o pracę oraz ewentualne aneksy i porozumienia zawarte z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu w celu weryfikacji stawki wynagrodzenia, wymiaru etatu, stanowiska oraz okresu trwania zatrudnienia. W przypadku zaangażowania do projektu w niepełnym wymiarze czasu pracy dokument potwierdzający oddelegowanie ze wskazaniem okresu oddelegowania i wymiaru etatu oraz zakres obowiązków w ramach projektu. W przypadku kwalifikowania dodatkowych składników wynagrodzenia jak premie, ekwiwalenty czy dodatki obowiązujący regulamin pracy lub regulamin wynagrodzenia. W przypadku występowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, np. z tytułu praw autorskich, dokument poświadczający ich zastosowanie, np. aneks do umowy. Oświadczenia pracowników o numerze rachunku bankowego do przelewu wynagrodzeń, potwierdzenia przelewu wynagrodzeń, w przypadku wypłat gotówkowych raport kasowy za dany miesiąc oraz podpisany dokument KW. Deklarację ZUS DRA oraz raporty ZUS RCA, ZUS RSA wraz z potwierdzeniem opłacenia pełnej kwoty składek,
wynikającej z deklaracji, to jest kwoty składek należnej za wszystkich pracowników, nie tylko zaangażowanych do projektu. Potwierdzenie przelewu zaliczek na podatek dochodowy wraz z oświadczeniem, iż w kwocie przelewu zawarte są zaliczki za pracowników zaangażowanych do projektu. W przypadku dokonania potrąceń od wynagrodzeń, np. z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia pracowniczego, karnetu sportowego, kursu językowego, etc., potwierdzenie przelewów z tytułu potrąceń oraz oświadczenia, iż w kwotach przelewów zawarte są kwoty należne za pracowników zaangażowanych do projektu. W przypadku zaangażowania do projektu w niepełnym wymiarze czasu pracy, ewidencję czasu pracy w ramach projektu, poprawność uzupełnienia modułu baza personelu w systemie SL 2014 będzie weryfikowana w odniesieniu do przedłożonego dokumentu. W przypadku zaangażowania do projektu w pełnym wymiarze czasu pracy, listę obecności pracowników, poprawność uzupełnienia modułu baza personelu w systemie SL 2014 będzie weryfikowana w odniesieniu do przedłożonego dokumentu. W przypadku rozliczenia kosztów dodatków specjalnych do wynagrodzeń, dodatkowo dokument informujący o wysokości przyznanego dodatku oraz o zakresie obowiązków, z tytułu których został przyznany. W przypadku stosunku cywilnoprawnego dokumentem księgowym przedkładanym do rozliczenia może być lista płac lub rachunek wystawiony przez zleceniobiorcę opisane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu. Do dokumentu księgowego należy załączyć umowę zawartą ze zleceniobiorcą, wykonawcą dzieła, precyzyjnie określającą zakres prac powierzonych do wykonania w ramach projektu, ewidencję czasu wykonania zlecenia, dokumenty analogiczne jak w przypadku stosunku pracy, punkty od 4 do 10, plus dodatkowo raport ZUS RZA. Pamiętajcie, że składając oświadczenia, o których mówiłem wcześniej, możecie złożyć jedno zbiorcze oświadczenie dotyczące całego okresu rozliczeniowego, wskazując w nim miesiące, których dotyczy, lub odrębne oświadczenia dla każdego miesiąca. Umowy o pracę, zlecenie, dzieło, aneksy, porozumienia od delegowania, zakresy obowiązków, oświadczenia o numerach rachunków bankowych, regulamin pracy, wynagradzania wystarczy przedłożyć jednorazowo. Każdorazowo należy przedłożyć ewentualne zmiany i aktualizacje wyżej wymienionych dokumentów. Listy płac powinny być podpisane przez osobę upoważnioną w tym zakresie oraz opatrzone datą sporządzenia dokumentu. Umowy, aneksy, porozumienia, etc. powinny być obustronnie podpisane. Ewidencja czasu pracy oraz listy obecności, jeżeli zostały wygenerowane z systemu informatycznego, powinny być podpisane przez pracownika oraz osobę upoważnioną. Wynagrodzenie chorobowe oraz urlopowe stanowią wydatek kwalifikowalny. W przypadku kwalifikowania w wyżej wymienionym module baza personelu należy uwzględnić dni, w których pracownik przebywał na urlopie lub pobierał wynagrodzenie chorobowe, wpisując godziny, w których wykonywałby on swoje obowiązki w przypadku obecności w pracy. W przypadku wystąpienia nadpłat składek ZUS, zaliczki na podatek dochodowy, dokumentem zamiennym lub uzupełniającym dla potwierdzenia przelewu jest postanowienie Urzędu Skarbowego o zaksięgowaniu powstałej nadpłaty na poczet zaliczek za dany miesiąc, zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w płaceniu składek. Każdy dokument księgowy przedstawiony do rozliczenia musi być w pełni opłacony. W przypadku listy płac oznacza to opłacenie wszystkich składników wynagrodzenia ujętych na liście, czyli wynagrodzenia netto, składek ZUS, zaliczki do Urzędu Skarbowego, dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia, etc. Datę opłacenia każdego z tych składników należy ująć we wniosku o płatność, blok, zestawienie dokumentów, pole, data zapłaty. Co ważne, dokonując rozliczenia kosztów wynagrodzeń, należy odnieść się bezpośrednio do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, określanego we wniosku o dofinansowanie. Zależnie od parametru wyznaczającego zakres rzeczowy, to jest na przykład wymiar etatu lub liczba roboczogodzin, należy dokonać stosownego obliczenia kwoty wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania. A co w przypadku zaangażowania do projektu w niepełnym wymiarze etatu? Wtedy, obliczając liczbę godzin wymaganych do przepracowania w ramach projektu, należy zawsze odnieść się do nominału liczby godzin roboczych przypadających w danym miesiącu. A jeśli zakres rzeczowy określony jest w roboczogodzinach, w tej sytuacji obliczając stawkę godzinową, o ile nie jest ona stała i nie została określona we wniosku o dofinansowanie, również należy odnieść się do nominału godzin roboczych przypadających w danym miesiącu. Co zrobić,
gdy koszty zaangażowania personelu w ramach prac wykroczą ponad limit rzeczowy lub finansowy określony dla danej kategorii wydatków? Cóż, wtedy stanowią wydatek niekwalifikowalny. Jeżeli natomiast angażujemy personel poza projektem, na przykład w ramach pozostałej części etatu, stanowią wydatek nie wchodzący do projektu. Uzupełniając moduł baza personelu, dołóżcie szczególnej staranności, aby zawarte w bazie dane były zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami. Po uzupełnieniu bazy koniecznie ją do nas prześlijcie. Dopiero przesłanie bazy umożliwia jej weryfikację. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że temat rozliczenia wydatków związanych z personelem jest dla Was jasny. W kolejnym odcinku dowiecie się o płatnościach w walucie obcej oraz zakupie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Jeśli macie dodatkowe pytania związane z omawianym tematem, kierujcie je wprost na adres mailowy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.